Witam serdecznie wszystkich po 40. Dokładnie tak jak mój fanpage Lifestyle 40+. Chwilkę Wam zajmę tym krótkim filmem. Chciałem się podzielić z Wami tym, że wychodzę co jakiś czas właśnie z domu w takie plenery, żeby też się zregenerować. No i żeby Was też zachęcić, bo jak sami wiecie, po 40 ten organizm zwalnia. I sam siebie łapię na tym, że jest jednak nieciekawie, kiedy zbyt dużo czasu spędzam w mieszkaniu, przy komputerze, nie pojadę na basen, nie pójdę na spacer taki jak teraz tutaj o takie tereny. Dzieje się źle. Porównuję też tak wiekowo tych wszystkich moich rówieśników, troszkę młodszych, troszkę starszych. No, możemy się zaniedbać w bardzo szybkim tempie, a odwrócić ten proces jest już bardzo trudno. Więc zachęcam naprawdę do ruchu, zachęcam do takiego nawet spaceru, do takiej refleksji, do planowania na tych spacerach, co mogę więcej dla siebie zrobić, gdzie mogę pójść jeszcze, czego nie widziałem, gdzie mogę pojechać rowerem, zaplanować coś na wiosnę, jakiś fajny wypad, czy ewentualnie na weekend, czy też na wakacje. Brak przestrzeni powoduje to, że w tych współczesnych czasach, w dobie tego pędu, w tym wyścigu szczurów, w jakim żyjemy, nabawiamy się okropnych schorzeń, takich depresyjnych, nerwicowych. Zaczynamy popadać w jakieś, nie wiem, dziwne myśli, szare i melancholie. I po prostu to wszystko wynika z tego, że życie samo w sobie nie jest łatwe i czasy się też zmieniły. A szukając, czy rozładowując te wszystkie takie emocje, które nami miotają, nawet wtedy, kiedy mamy problemy, jak udaje nam się ich pozbyć gdzieś z umysłu i z ducha, z duszy, to wtedy łatwiej jest żyć. Łatwiej, kiedy przemieszczamy się, kiedy będąc gdzieś właśnie na takich przestrzeniach, na łonie natury, nabieramy sił, ładujemy akumulatory i potrafimy sobie coś planować, uwalniać się od myśli negatywnych i po prostu jakoś sobie wtedy z tym inaczej radzimy. No, krótko mówiąc, może tak tutaj cały czas gdzieś klepię to w kółko, ale uciekać z domu czy po pracy w miejsca, gdzie tylko się da, jeżeli jest na to czas, nie zamykać się w pokoiku, jak to niektórzy mówią, czytam książkę, tak naprawdę nikt nie czyta tej książki, rzadko kto dzisiaj i po prostu siedzi. Ktoś tam pali papierosa, myśli, zadręcza się, boi się, lęka się. Wielu z Was boi się nawet własnych sąsiadów, ludzi mijać na ulicach. No, jest coś takiego w społeczeństwie, że społeczeństwo jest takie zastraszone. Na własnych osiedlach, na własnych podwórkach, na ulicy. Wszędzie czujemy się źle. A jeżeli tam się czujecie źle, szukajcie takiej recepty dla siebie, która dla Was będzie najlepsza, takiej drogi też. Jaką ja stosuję, też różnego rodzaju techniki stosuję, od medytacji, poprzez sport, poprzez jakieś rozmyślania, analizy, nawet też modlitwę, aby było mi jak najlepiej zmagać się, jak najłatwiej, najłatwiejszą drogą, jeśli zmagać się z prozą życia. To Wam wszystkim polecam. Pracujcie nad sobą i też w necie znajdziecie dużo wiedzy od wspaniałych ludzi, profesorów różnego rodzaju, filozofów, psychologów, socjologów, którzy prowadzą niesamowite wykłady na ten temat, jak żyć, jak sobie radzić. Tam jest kopalnia wiedzy, tam Was zawsze odsyłam i nie dajcie się, działajcie, nie pozwólcie sobie za młodu zdziadzieć, nie? I przegrać po prostu z tym wszystkim, co nas dookoła otacza. Takie refleksje dzisiaj mi się nasunęły. Taki jakiś też troszkę szary dzień dla mnie, ale mimo wszystko gdzieś wychodzę, gdzieś staram się jakby z siebie wyrzucać to, co mnie gdzieś tam męczy, dręczy, czy wtedy, kiedy jest mi niedobrze, nie? Za chwilę właśnie pojadę na basen, popływam i po tym pływaniu takim ostrym będzie jeszcze lepiej. I do tego też Was zachęcam, do wysiłku właśnie. Poprzez wysiłek stajemy się bardziej spokojniejsi, bardziej szczęśliwsi. I sami wiecie, że sport zbawiennie działa na nasz organizm, na naszą psychikę,
ale nie tylko o sport tutaj chodzi. O całe życie. Musimy wiele zmieniać w sobie, pracować nad sobą, żeby nas inaczej postrzegano i my też musimy postrzegać inaczej dookoła środowisko, tłumaczyć sobie jakoś, że da się żyć w tym dzikim świecie, w tym współczesnym dzikim świecie. Nie? Także jeszcze raz polecam to wszystko i serdecznie Wam dziękuję za chwilkę uwagi, którą mi poświęciliście oglądając ten film. No i do następnego filmu, który nagram dla Was niebawem. Pozdrawiam, cześć, trzymajcie się.